moje miasto to Białystok, a moje życie to Białystok. Zapraszamy Państwa do obejrzenia studia wyborczego Telewizji Art, w którym zaprezentujemy sylwetki kandydatów na urząd prezydenta miasta Białegostoku. Przed nami część pierwsza. Sam o sobie mówi kandydat Podlasia XXI wieku Wojciech Major Suchodolski. Nazywam się Wojciech Suchodolski, urodziłem się dnia 27 sierpnia 1907 74 roku w Białymstoku, województwo podlaskie. Chcę przedstawić swój życiorys. Nie ukończyłem szkoły, nie posiadam swojej posiadłości, ale ugułem. Wszędzie mogę mieszkać, wszędzie domy są. Mam tatę, mam brata, mama nie żyje, ale mama bardzo jest moja, bardzo, bardzo zasłużona. Wyjechała za granicę, pracowała za ojca, pracowała za nas, ale nie ma mamy, odeszedła. Jak ja to mówię, powołała, zmieniła miejsce zamieszkania, jest w niebie teraz. I stamtąd patrzy, jak ja kandyduję na prezydenta miasta Białegostoku. Kandydat Podlasia XXI wieku Wojciech Major Suchodolski. Chcę zrobić dla naszego miasta Białegostoku następujące rzeczy. Zalegalizować całkowicie alkohol, rozpuszczalniki, trawkę i tak dalej. Usprawnić w naszym Białymstoku komunikację miejską i dalekobieżną. Tak, ogółem, bo nasza komunikacja jest bardzo, bardzo zła. Otworzyć zakłady chemiczne i miejsca pracy dla młodzieży i dla ludzi. Usprawnić na całym Podlasiu, żeby nie było bębeństwa, żeby nie było donosicielstwa, żeby nie było niczego, żeby młodsi ludzie mogli przejść, bo nawet teraz dochodzi do mnie skargi, postulaty, apelują młodsi ludzie, że Kononowicz zaczepia. A ja się nie dziwię się ogółem, że Konon ludzi zaczepia, napada i tak dalej, bo Kononowicz nie ma pracy. Zakłady nasze w Białymstoku są rozwalane, zanim zbudowane, zamiast usprawnić Białystok, żeby miejsca pracy, tak jak fasty są rozwalone, tak jak mleczarnie tu w Białymstoku, tak jak Społem w Starosielcach, tak jak i inne zakłady są rozwalane. I chcę też zabrać policję z ulic. Chcę zabrać policję, żeby policja się nie czepiała, bo ciekawe za co, jak ja trzeźwy jestem, że wczoraj piwo wypiłem, śmiechu warte to jest, a w urzędzie u mnie miejskim będzie ład i porządek, całe te, nie będzie kolejek do banku, tylko naprawdę ludzie wspaniali będą, zimową porą będą szykować architekci plany budowy dróg, plany budowy dróg. Podkreślam jeszcze raz, plany budowy dróg, a na wiosnę wyjdziemy z budową ulic, bo jakie mamy drogi, jakie mamy. Co się stało się pod Jerzewem, co się stało ogółem, a kierowcy też będą przez policję surowo karani za bębeństwo, donosicielstwo i tak dalej. I jeszcze też usprawnię całe te granice w Kuźnicy i Bobrownikach, że granica między Białorusią a nami będzie naprawdę, naprawdę będzie granica, że nie będzie ogółem przemytu ani papierosów, ani rozpuszczalników, ani alkoholu. No i dziękuję bardzo. Kandydat Podlasia XXI wieku Wojciech Major Suchodolski. Szanowne Państwo, kandyduję z ramienia Podlasia XXI wieku. Bardzo proszę o oddanie na mnie głos. To, co przedstawiłem, całe te, to ja wszystko uczynię i na mnie warto głosować, bo ja jestem naprawdę człowiekiem uczciwym
i akuratnym. Nie tak, że inne partie, inne komitety, inne partie mówią, a nic nie robią, a nic nie zrobili dla miasta Białegostoku. A to, co ja powiedziałem, to ja wszystko uczynię, bo jestem człowiekiem wierzącym i praktykującym. I wiem, na jakiej zasadzie to zrobić, jak uczynić, jak usprawnić drogi, jak wszystko, jak zlikwidować bębeństwo, jak wszystko zlikwidować. I bardzo proszę całego miasta Białegostoku i całego Podlasia oddać na mnie głos. Dziękuję Państwu. Moje miasto to Białystok, a moje życie to Białystok.